Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Buzka Zdroju, gdzie od 29 czerwca do 6 lipca odbywać się będzie 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz, podczas którego usłyszymy wielu znakomitych solistów, zespoły kameralne, wielkie zespoły jak orkiestry symfoniczne czy występy teatrów muzycznych. Będzie można posłuchać recitali w wykonaniu naprawdę światowej sławy artystów. Przede wszystkim spotkać się ze swoimi znajomymi. Jeśli Państwo nie zdecydowali się jeszcze na przyjazd, zapraszamy. Wasi znajomi na pewno już tam są. Po 19 latach mamy w ciągu 8 festiwalowych dni 24 koncerty. To jest ogromnie dużo. Festiwal grany jest nie tylko w Busku, ale w okolicznych, pięknych miejscach, jakim jest na przykład synagoga w Pińczowie, jak pałac w Kurozwękach, ale również docieramy do miejscowości mniejszych, takich jak wieś Gliniany z zabytkowym kościołem pod Ożarowem, czy Solec Zdrój, w którym to festiwal zagościł w ubiegłym roku, i mam nadzieję, że z inicjatywy właśnie władz Solca Zdroju i podmiotów gospodarczych będziemy mogli również tamten festiwal rozwijać. Od paru lat festiwal nagradza wybitnych artystów swoim festiwalowym słoneczkiem, które znajduje się po wsze czasy, będzie przypominać tą postać Alei Parkowej przed Sanatorium Marconi. To powoduje, że każdy z tych artystów, których jest obdarowany słoneczkiem, powinien u nas na festiwalu być przynajmniej raz na kilka lat. Cieszymy się ze stałych kontaktów z tymi gwiazdami. Po raz kolejny przyjedzie Grażyna Brodzińska, Bogusław Kaczyński, Wiesław Ochman, właściciele słoneczek od paru dobrych lat. Ale myślę, że dla prawdziwego melomana atrakcją będą występy So Jung-yun, zwyciężczyni konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To południowo-koreańska skrzypaczka, której towarzyszyć będzie wybitny akompaniator i pianista Marcin Sikorski, jak również laureat drugiej nagrody konkursu Chopinowskiego, laureat zresztą bardzo wielu konkursów pianistycznych na całym świecie, Lukas Geniuszasz z Litwy, który wykona wszystkie preludia Sergiusza Rachmaninowa. Ale myślę, że tak ułożony program festiwalu, jaki co roku staramy się zaprezentować publiczności, gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie, bowiem miłośnicy opery będą mieli wielką frajdę podczas inauguracji, gdzie w całości wieczór poświęcony jest twórczości Giuseppe Verdiego z racji jego jubileuszowego roku. Znakomita piątka solistów: Katarzyna Hołysz, Anna Lubańska, Rafał Bartmiński, Adam Szerszeń i Wojciech Gierlach, maestro Tadeusz Wojciechowski, wybitny polski dyrygent, który poprowadzi do boju Filharmonię Podkarpacką. Ale też miłośnicy lżejszej muzy będą mogli posłuchać spektaklu operetkowego hrabina Maritza Emericha Kalmana, czy znowuż miłośnicy opery będą mogli w całości obejrzeć spektakl Toski Giacomo Pucciniego w inscenizacji Opery Śląskiej w Bytomiu. Oprócz tego nurtu muzyki poważnej i wielkich widowisk pojawią się spektakle mniejsze lub koncerty o lżejszym zabarwieniu. Tutaj gorąco polecam spektakl Alicji Węgorzewskiej Diva for Rent, czyli diwa do wynajęcia, niezwykle humorystyczny, przybliżający w ogóle kulisy życia gwiazd operowych.
Będzie piękny koncert piosenek żydowskich i muzyki klezmerskiej z Katarzyną Jamru, z Andrzejem Rogiem, znakomitymi aktorami śpiewającymi i bardzo młoda, ale już znacząca formacja na rynku klezmerskim, Bydgoszcz Klezmer Band, która w ubiegłym roku miała swój festiwalowy debiut, a w tym roku dostała jeden z głównych koncertów. No i oczywiście wielkie gwiazdy polskiej estrady, jak Michał Bajor z recitalem piosenki francuskiej, czy Edyta Geppert, która również z recitalem wystąpi w ciekawym wnętrzu, jakim jest synagoga w Pińczowie. Jak to się robi, że ta impreza się udaje? No to przede wszystkim całe społeczeństwo Buzka Zdroju chce tego festiwalu i ten festiwal jest nobilitujący dla tego środowiska. Udało się po wielu latach doprowadzić do tego, że na festiwal przyjeżdżają ludzie z całego świata, rezerwują karnety, a więc pojawiła się turystyka festiwalowa, co było jakby założeniem tej imprezy, promującej nie tylko uzdrowisko, ale właśnie tą kulturę i miejsce, gdzie można w otoczeniu pięknej przyrody, korzystając z walorów uzdrowiskowych miasta, również posłuchać doskonałej muzyki. Najlepiej zawsze robią ci, którzy kupują sobie karnet i są na wszystkich koncertach. Bo przecież jeszcze mamy kilka asów w rękawie, jakim są koncerty wyjazdowe. I w tychżeż miejscach też lokujemy wielkie nazwiska. Chociażby w Glinianach wystąpi Małgorzata Walewska, bądź co bądź gwiazda polskiej opery. Po asu w Kurozwękach wystąpi Kaja Danczowska z młodymi artystami, też nazwisko z najwyższych półek. I Wiesław Ochman, który wystąpi w Chmielniku w kościele. Bardzo mnie cieszy, że udaje się cały czas utrzymać linię promocji młodych artystów. Po raz 10 jako impreza towarzysząca festiwalowi odbywają się kursy mistrzowskie w klasie skrzypiec wiolonczeli prowadzone przez profesorów Baranowskiego i Sztrala. Czasami nasi wychowankowie po 10 latach mogą się zaprezentować jako artyści festiwalowi, ale oprócz tego prezentujemy naszych laureatów konkursu Maurycego Moszkowskiego, który Kielecka Szkoła Muzyczna od wielu lat organizuje i pojawią się nie tylko nasi uczniowie z Kielc, ale również z Krakowa, również przyjeżdża dość silna ekipa z Ukrainy, która w tym roku bardzo ładnie się zaprezentowała i wszyscy chcą przyjechać. Ale też wystąpi bardzo ciekawy młody pianista z Litwy, Paulius Anderson, który jako nagrodę za swoje, że tak powiem, udane występy w Polsce otrzymał zaproszenie na festiwal. Także staramy się również promować imprezę nie tylko poprzez media, ale również w środowisku muzycznym poprzez działania wspomagające rozwój młodych artystów. W tym roku słoneczko festiwalowe przypadnie naszej kieleckiej śpiewaczce. Myślę o pedagogu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, ale też wybitnej diwie operowej Romie Owsińskiej. Zawsze, wszędzie była publiczność. Czyli warto to robić, jeśli tak policzylibyśmy ilość widzów w ciągu 8 dni, która ogląda i oklaskuje artystów. Jest to dość duża grupa melomanów, więc wydaje mi się, że to jest, kto by co nie chciał powiedzieć, najpoważniejsza impreza od 19 lat, którą tutaj można spotkać w regionie świętokrzyskim i promująca ten region.